Witam wszystkich słuchaczy na kanale WLAMA. Jestem Bartek i zapraszam na kolejny podcast. Dziś porozmawiamy sobie o balansie w pracy, gdzie on się zapodział. Czy zauważyliście, że coraz więcej firm skupia się na podnoszeniu produktywności kosztem własnych pracowników? Dziś rozmawiamy o wyzwaniach, jakie stawia to przed współczesnymi pracownikami. Żyjemy w czasach, w których postęp technologiczny jest nieunikniony. Firmy starają się. Starają się być coraz bardziej efektywne, a technologie są kluczowym narzędziem w tej walce o wydajność. Jednakże, czy zauważyliście, że niektóre firmy idą za daleko? Czy osiągnięcie wyższej produktywności powinno się odbywać kosztem zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, którzy tworzą tę firmę? Coraz częściej słyszymy historię o pracownikach, którym przydzielane są zadania na poziomie, który można określić jako praca razy 5 w porównaniu do tego, co wcześniej robili. Firmy, w dążeniu do zwiększenia zysków, zamiast inwestować w rozwój o zasobów ludzkich lub jakieś nowe maszyny, systemy, żeby podnieść tą produktywność, zaczynają obciążać pracowników do granic ich fizycznych możliwości. To rodzi pytanie, czy wydajność musi iść w parze z przemęczeniem, czy nie można inaczej? Nie ma wątpliwości, że pracownicy odczuwają konsekwencje tego trendu. Problemy ze zdrowiem psychicznym, chroniczne zmęczenie i brak satysfakcji z pracy staje się powszechne. W dzisiejszym świecie, gdzie zdrowie psychiczne nabiera ogromnego znaczenia, warto zastanowić się, czy, nie, czy rywalizacja o najwyższą wydajność nie idzie czasem wbrew naszym własnym interesom. Ten podcast powinien zachęcić do właśnie takiej dyskusji, do takiej debaty, czy to tak musi być, czy będziemy się wykańczać nawzajem, bo chcemy jakiś cel osiągnąć w tych naszych firmach, czy, czy, czy po prostu będziemy przychodzić do pracy uśmiechnięci, wypoczęci i będziemy robić świetną robotę, tak czy siak, bo to może tak działać, czy nie? To jest właśnie pytanie. Już nie mówiąc o tym, że ta wydajność ciągle rośnie, pomimo wszystko, prawda? Czy to nowe maszyny, czy to nowe sposoby zarządzania produkcją, czy, czy czymkolwiek innym, co tam robicie w życiu, a to się ma niejako do, do wypłat. Wypłaty rosną o wiele wolniej, o, o ile w ogóle rosną. I porównanie do tego co było 10 lat temu, no to to w Polsce na przykład, jak ja kończyłem pracę w Polsce, to miałem 18 zł na godzinę jako tym leader na, na produkcji. A dzisiaj to już prawie jest minimalne, czy już nawet lepiej tam teraz jest? No ale co, no, przychodzisz do pracy i dostajesz minimalną za 3000, czy ile tam na rękę i to wystarczy? No może dla młodego, 19-latka to tak, no bo po 10 latach to, to będzie miał jakieś doświadczenie w jednej firmie. To wtedy rozumiem, mogą to podwoić. To, czy, czy, czy to tak działa? Dajcie znać. Dzięki za wysłuchanie i do następnego odcinka. Hej!